Jakie zagrożenia dla ludzkości mogą być po ogłoszeniu nowego porządku świata? Koncepcja nowego porządku świata jest często rozumiana jako ideologia lub koncepcja polityczna, która zakłada ustanowienie globalnego porządku politycznego, gospodarczego i społecznego. Z założenia ma ona na celu zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na skalę światową. Jednakże, różne interpretacje i implementacje tej koncepcji mogą wywołać wiele zagrożeń dla ludzkości. Oto niektóre z nich. Konflikty i wojny. Wdrażanie nowego porządku świata może prowadzić do konfliktów i wojen, zwłaszcza jeśli niektóre kraje lub grupy nie są zadowolone z ustaleń i próbują przeciwstawiać się jego implementacji. Utrata suwerenności. Nowy porządek świata może oznaczać utratę suwerenności przez niektóre kraje lub regiony, co może prowadzić do niezadowolenia i oporu wśród ludności. Dyskryminacja i nierówności społeczne. Implementacja nowego porządku świata może prowadzić do dyskryminacji lub nierówności społecznych, jeśli nie uwzględni się różnych potrzeb i perspektyw ludzi z różnych kultur i regionów. Pogorszenie sytuacji ekologicznej. Nowy porządek świata może prowadzić do zwiększonej eksploatacji zasobów naturalnych i zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, co może przyczynić się do dalszego pogorszenia sytuacji ekologicznej na świecie. Zagrożenia cybernetyczne i bezpieczeństwa. Wdrażanie nowego porządku świata może prowadzić do zwiększenia zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, terroryzmem, atakami hakerskimi i innymi formami przestępczości. Podsumowując, wprowadzenie nowego porządku świata może mieć różne skutki w zależności od sposobu implementacji i interpretacji, dlatego ważne jest, aby dążyć do wspólnego rozwiązania problemów na drodze dialogu i negocjacji, a także uwzględniać różnorodność perspektyw i potrzeb ludzi z różnych kultur i regionów.